Halo, halo, witam serdecznie w 27 odcinku z serii Star Wars Outlaws. No i w dzisiejszym materiale postaramy się wykonać kolejną misję poboczną. Tym razem z tej oto strony mamy jakieś zagadki, zadanie. Okazja szkarłatnego świtu. Porozmawiaj z Dartem Subterrą. Teraz na obrzeżach się chyba tak misja nazywa. No zobaczymy, o co z tym chodzi. Może będę miał w związku z tym jakieś lepsze relacje. No witam. Jak się rozmawia? Caves. Your droid said you were looking for work. Oh, he's not really my droid. I mean, we work together. It's complicated. The job is to rob a pike ship out in the nebula. Find them, tail them, and as soon as you have a good window, steal the cargo. Sounds easy enough. I can handle it. I know. That's why I'm hiring you. Now listen. You cannot allow the cargo to be damaged. Do you understand me? Yeah. I hear you. What is it? Not your problem. In or out? Przyciśnij. Dobra, ciśniemy go. Oh, come on. You guys know you can trust me. Trust is a sentimental word for mutual interest. My interest is in protecting that cargo. And I won't invite any more risk by spreading frivolous details about it. The job is the job. Are you in or out? Whoa, okay. I'm in. Good. Get going. Nowe zadanie pasażera. W takim razie od razu chyba wyruszamy. Szybka podróż do statku. Tak będzie najprędzej i ruszamy. Nie mogę zniszczyć. A co się stanie, jeżeli zniszczę? Jest taka opcja? Dobra, zrobię to w wolnej chwili. To raczej powinna być dosyć szybka misja, z tego co rozumiem. Jakieś tam zniszczenie jednego statku, ale nie do końca. Dobra, pomiń. To ładowanie trochę trwa, powiedzmy, z 10 sekund. No sign of the ship. Must be further in the cloud. Let's go after it. Well, now they'll have company. Was that a comm signal? Yes, but not a pipe one. It's a Crimson Dawn frequency. See that trail of debris? I think someone got to that ship before us. Dirt won't like that. Crimson Dawn again. Sounds like a distress call. Huh. Something's not right about this. No to wszystko zniszczone. Jakieś ślady. Pozyskaj. Jeszcze więcej, come on. I skręcamy. There's the pike ship. That signal was coming from the escape pod. There's a life form aboard. Wait, is that the cargo we're after? The person in that pod? Pirate vessel incoming. Look, they're taking the escape pod. We're not the only ones after it. Let's go. And no weapons. We can't damage the cargo. I thought you said no weapons. Right. Dart said no damage. Stay on tight! Czyli co, mam go dogonić, ale nie zniszczyć? O to chodzi? Ścigaj okręt piratów. Hey, pirates! Drop the pod! You really think that'll work? I don't know. Worth a shot. Nie tak prosto. Kurde, są całkiem zwinni. can't shoot them, but we can't let them leave the system either. Stay on them and look for an opening. Nothing else we can do. They're taking it out of the system. I can almost make it out. Get closer. They jumped away with the pod. We're clear. Achra Station. That's in the Akiva system. Then that's where we go. I'm not coming back to Dart with nothing. A, dobra, jak to się robiło? Już nie pamiętam dokładnie. Skakanie pod prawem. Akiva. Hyperdrive coming online. A co się stanie, jeżeli w planetę tak skoczę? Zadziała? Lepiej. Co to jest za technologia? Tędy mam misję, bo też wiele jakichś szczątków, ciężko jakkolwiek podróżować, muszę przyznać. Chyba jeszcze więcej, ale przynajmniej nie ma aż takiej mgły przeogromnej. O, jakieś materiały. Jeszcze jakieś walki co chwilę. Może się później przyłączę, zobaczymy. Na razie zobaczę misję jednak. Stacja Achra tak zwana. Może będę mógł wylądować. Na razie nie ma żadnych zagrożeń, nikt do mnie nie strzela, przynajmniej tyle. Achra Station. You ever been? No. But it has a reputation as a pirate hangout. Watch credits. No to lądujemy. O, chyba szykuje się jakaś walka, coś obstawiam. Rozmawiaj. Hey, ND5. With everything you know about the syndicates, you ever thought about joining one? No. Would you? Seems like steady work. You could always join the rebellion. That's funny. Why not the Empire? Control the galaxy. Many find it fulfilling to be a part of a larger idea. Okay. You were a soldier. It make a difference to you when you were fighting for some cause? It did not. I was merely following orders, which was to kill people who were fighting for a cause. Right. I was very good at it. Yep, got it. See ya, ND5. All right. I'm gonna see if I can find him. Maybe he's in a cargo bay or something. Be quick. We don't want those pirates to notice you. Hello? Are you out there? Co my tu mamy? Hey! Guy in the pod. You in there? Guy in the pod? I'll have you know, my name is Jad Flaxon. Who are you? I'm Kay. Crimson Dawn sent me to save your life. Ah, perfect timing. I was captured at the end of an undercover engagement with the Pikes. A fleeting moment of vulnerability. Now it seems these pirates want to ransom me off. Sounds like you're a popular guy. I would hope so. Their leader's a charming blue Pantoran woman named Procyon Y. Still on the station, I think. You can get her key card. I'll try. Hang tight. Czy koleś jest przesyłką? która miała być niezraniona, to jest dalej pasażer. Czy to jest ta sama misja? Już nie wiem dokładnie, kurde. Chyba tak. Dostęp do terminala. Co tutaj w ogóle mam? A, to są wszystkie zlecenia. No, proszę bardzo, jak jeszcze żyją. Na jakimś bazarze. Tak, chcę kupić, albo nic nie mogę kupić, za to mogę sprzedać. Sprzedaj wszystkie kosztowności. Dobra, jakoś mu tam wepchnąłem. Patrzcie, jeszcze świeże owoce. Na stacji kosmicznej, gdzie oni to wszystko hodują. Niesamowita sprawa. Let's just say your merchandise is safe and sound with my associate back on the surface. 14 kilograms just like you asked for. Not our pirate. Gotta keep looking. W takim razie nie wiem, gdzie dalej. Mogę się jeszcze udawać to jakoś w tej lokacji? Nawet wcześniej być może. Albo tędy. Jeszcze mogę skręcić. Nie no, wnętrza bardzo ładnie jednak wyglądają, muszę przyznać, szczegółowe. To jest jednak całkiem duży plus produkcji. Nie, muszę czegoś podsłuchać. Ale to jest trochę większy teren do sprawdzenia. A tędy? Nie, takie jest zlecenie, a to nie ma znaczenia teraz. Kogo ja jeszcze mam podsłuchać? Come on, twórcę. Zazwyczaj jest taka kropka zaznaczona, która pokazuje, że w okolicy by coś było. Tędy? Słuchaj. Well, that's not Procyon. Where is she? If I were a pirate, where would I go? The cantina, maybe. Kantyna? Czy jednak tędy mi twórcy mówią? No to już sprawdzałem i niczego nie było. Come on, Soren. You can do better than that. Zaraz, co to jest chyba? Słuchaj, Y się nazywa. No. He infiltrated your best smuggling crew, stole your informant list, and my favorite part, slagged your ship on the way out. You don't want to know how he did it? Top agents never give up their secrets. This one's soft. Soft ones are the most trouble. I've discussed your offer with my boss. Make it fast. The Dawn's interested too, and they pay. Huh, that's our pirate. Get her key next. Next, there. Nice job, Nix. I bet the Pikes would pay for that list Jad stole. Andy, I got the key card. Get the engines running. Never turned them off. To dużo paliwa marnujesz, koleś. Tak nie wolno. Energii. Jad? My gallant rescuer. Tell me, did my boyfriend send you? Are you talking about that Crimson Dawn guy who kind of hates everyone? He really is a worrier. But he could have spared you the trouble. There's not a cage in the galaxy that can hold the illustrious Jad Flaxon. Well, you look pretty held right now. And yet the door is wide open. Shall we? Pozwól zachować listę, zabierz listę informatorów. Zaraz, co ja mam zrobić w tym momencie? Zabierz listę informatorów pajków. Pozwól Jade'owi zachować listę. No bo to jest to zlecenie, tak? Może on nas jakkolwiek okłamuje. Dobra, w takim razie osobiście bym zabrał. Zobaczymy. Reputacja zła, syndykat pajków. Reputacja Kay dobra. O co tutaj chodzi dokładnie w tej decyzji? Dobra, zobaczymy. Nie do końca rozumiem. One second. That snitch list you stole from the Pikes? I want it. Really? You're going to spoil our rapport with a double cross? The job was to rescue you. You're rescued. In my world, that kind of tediously clever wordplay gets you shot. Yeah, well, I'm kind of the one holding the blaster. Fair enough. Take your list. We'll find others. Oh, and do visit Dart and I on Kijimi if you ever feel like working with the real syndicate. Let's get out of here and call the Pikes. Those pirates won't be happy when they realize what we did. Dobra, nie do końca rozumiem tej decyzji. Myślałem, że koleś mnie może oszukuje, że... Mówi, że jest chłopakiem tamtego kolesia, wcześniejszego, który dawał nam zlecenie, więc chciałem osobiście to wręczyć. Więc nie wiem, czy to ma znaczenie. Nie wiem, zobaczymy. Na razie startujemy. I co tym razem? Protocol something? I am the Dread Pirate Procyon Y, and I'm gonna hunt you to the ends of the galaxy. You hear me? You're dead. Well, that made her angry. Jestem straszliwą piratką. Dobrze się przedstawiła. Dziękuję serdecznie. Kurde, ale skręcę bez przerwy, teraz mogę zaatakować. No trochę ma życie jednak. Pleasure doing business. Hey, watch yourself. Ah, whoops. Dobra, no to muszę przyznać, że beznadzieja. Wyszło totalnie inaczej niż podejrzewałem. Myślę, że koleś mnie oszukuje w tamtym powiedzeniu. No, nie wiedziałem, kim on w ogóle jest. Myślałem, że mnie oszukuje, że jest chłopakiem. A próbuję jakieś, nie wiem, dane uzyskać dla siebie. No to kurde, zawalona sprawa niestety. Muszę przyznać. Myślałem, że inaczej będzie to się jednak prezentowało. No cóż. W takim razie głupia sprawa. Może jeszcze jakieś rzeczy warto było zobaczyć w międzyczasie. Tędy, kometa, śledź. Imperialny terminal. Nie, to raczej jest trochę bez sensu. Wiele raczej nie zobaczymy. A tędy kometa Skarb jakiś. Dobra, to jest bardziej interesujące. To jeszcze można szybko przeczesać. No nie, no to kurde, złą decyzję podjąłem. Też nie było to aż takie oczywiste. Muszę przyznać, nie było tak oczywiście wytłumaczone. No trudno, jeszcze tam podreperuję swoją reputację i wtedy zobaczymy. A w takim razie, co my tu mamy? Jakieś skarby w okolicy. Na czym to polega? Coś tu jest wartościowego? Tędy? No to już zbierałem chyba wcześniej. Dobra, mamy materiały. Wyśmiejcie. W takim razie, gdzie warto było jeszcze pojechać? Dziennik. Może jeszcze jakieś misje? Spróbujmy. Kto mi tam dawał? Tatooine? A to gdzie to w ogóle jest? Stacja Achra? Okazja klanu Ashigów. Gdzie to się w ogóle znajduje? A to jeszcze na tej stacji, tak? No dobra, to jeszcze zobaczę, co się dzieje na stacji. Chyba że tędy coś mamy jeszcze interesującego. Zobaczmy na mapie. Gdzie ja teraz wyruszam? Jakiś znak zapytania. Nieodkryta lokacja. No to zobaczmy może najpierw tędy. O co chodzi twórcom? Nie, to na nic mi to było, tak? To głupia sprawa, niestety. Teraz się muszę pojedynkować z jakimiś botami. Ja muszę przyznać, że walki kosmiczne prezentują się w porządku w porównaniu do tego, co było w Starfieldzie. Takie bardziej arcade'owe w sumie. Że też trzeba wykorzystać elementy otoczenia, żeby się odpowiednio chować. To w sumie fajna sprawa. Jeszcze minę. I hatalam. Dobra, w takim razie jakoś wyszło, a więc zobaczmy. Z tej strony jeszcze będzie jakaś inna misja.